Po raz kolejny nadchodzi czas rozdania Oscarów i jeśli będę miał szczęście, to uda mi się opublikować ten filmik przed tym wydarzeniem. Przysięgam, że nie planowałem tego zrobić na ostatnią chwilę, ale po prostu ostatnio nie miałem motywacji. W tej chwili w Europie dzieje się tragedia i nie miałem głowy do przejmowania się galą, na której uśmiechnięci bogaci ludzie w garniturach nagradzają siebie nawzajem. Ale rozumiem, że poza tym, że powinniśmy pomagać jak tylko możemy, chociażby wpłacając parę złotych na akcje charytatywne, powinniśmy też żyć dalej, nie wykańczać się psychicznie i nie hamować rozwoju przemysłu i kultury. Po prostu potrzebowałem czasu, żeby sam się ogarnąć. Tak więc, Oscary. Co roku Akademia wybiera 10 najlepszych filmów minionego roku. Co prawda, chyba nikt na świecie nie zgadza się, że to faktycznie są najlepsze filmy minionego roku, ale listy nominacji do Oscarów zawsze stanowią ciekawy przekrój aktualnych trendów w kinie i tego, w jakim stylu kręci się filmy w dzisiejszych czasach. A jeśli to prawda, to z tych nominacji wynika, że dzisiaj kręci się przede wszystkim filmy... długie. Bardzo długie. Przeważnie od 2,5 godziny do 3. Nie traćmy zatem czasu, oto mój ranking tegorocznych nominacji. Nie będę zgadywał, który z tych filmów wygra nagrodę, tylko po prostu ustawię je w kolejności od tego, który lubię najmniej, do tego, który lubię najbardziej. Nie oznacza to, że uważam, że nagrodzenie innego filmu niż tego, który mi się najbardziej podobał, byłoby błędem. Mój ulubiony film niekoniecznie zasługuje na nagrodę na najlepszy film. W zeszłym roku na przykład moim ulubionym filmem oscarowym był Ojciec. Najbardziej mną wstrząsnął i przemówiła do mnie zarówno tematyka, jak i podejście do niej. Ale doskonale rozumiem, dlaczego według Akademii Nomadland bardziej zasługiwał na nagrodę. Ojciec to po prostu ekranizacja sztuki teatralnej i jego zaletami były przede wszystkim scenariusz i aktorstwo. Nomadland miał wiele pozytywnych aspektów związanych z szeroko pojętą sztuką filmową. Scenariusz, aktorstwo, muzyka, zdjęcia, udźwiękowienie i tak dalej. A Oscary to w końcu nagrody filmowe. Choć prawdopodobnie prawdziwym powodem tego, że Nomadland wygrał, było to, że wytwórnia filmowa wydała najwięcej pieniędzy na kampanię oscarową. To zawsze tak działało. Dosyć wstępu, zacznijmy wreszcie odliczanie i zróbmy przegląd tych filmów, dzięki którym choć na chwilę możemy oderwać się od smutnej rzeczywistości dzisiejszych czasów. Ranking za 3, 2, 1. Watch the skies, everywhere. Keep looking. Keep watching the sky. Nie patrz w górę to film Adama McKaya, którego filmy są niemalże osobnym gatunkiem filmowym. Dobitnie krytykują naszą rzeczywistość i często dobitnie przełamują czwartą ścianę, aby nam dobitnie uświadomić, że serio to jest rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Słowem, które najlepiej określa jego filmy, jest właśnie dobitne. Tym razem jego film opowiada o lecącym w stronę Ziemi ogromnym meteorze, który nas wszystkich zabije. Naukowcy próbują nas ostrzec, ale ludzkość z mediami, politykami i przedsiębiorcami na czele zachowuje się wobec tego zagrożenia po prostu głupio. Nawet w obliczu takiego zagrożenia ludzie wykazują się chciwością i ignorancją. I jak nie trudno się domyśleć, ten film to metafora trwającej od dekad katastrofy klimatycznej, którą zbyt często ignorujemy. Niezbyt subtelna metafora, ale na swój sposób idealna. Jeśli ludzie ignorują subtelne zmiany w naszym świecie, które sprawiają, że życie stanie się gorsze, to zastąpmy te subtelne zmiany łopatologicznym meteorem, a zmiany na Ziemi globalną zagładą i wyobraźmy sobie, że ludzie zachowują się tak samo. I co przygnębiające? Niewykluczone, że tak to by właśnie wyglądało. Jednak film nie jest przygnębiający, bo ta fabuła zostaje nam podana w klimatach czarnej komedii. Nie takiej, która sypie żartami jak z rękawa, ale takiej, która eksploruje jeden absurdalny koncept pod każdym możliwym kątem. Najlepszą postacią w tym filmie jest Meryl Streep, która gra najgorszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chciwego, niekompetentnego i nastawionego na gwiazdorzenie. Ale choć podobał mi się ten film, to tak sobie myślę, że... Serio? To jest film nominowany do Oscara za najlepszy film? Dlaczego? Był taki... prosty, niesubtelny, niewymagający wytężania mózgu, nie wymaga wielkiej wrażliwości, nie ma zbyt oryginalnego przesłania, a do tego trwa 2,5 godziny, zdecydowanie dłużej niż powinien. I nie ma w tym nic złego. To samo mogę powiedzieć o Szybkich i Wściekłych 6, z wyjątkiem czasu trwania. I ten film też bardzo lubię, ale gdyby Akademia Filmowa nominowała go do Oscara za najlepszy film, to pomyślałbym sobie... Serio?
Część siódma może, ale szóstka? To taka zmarnowana nominacja, którą mógł dostać lepszy film. A gdzie Zielony Rycerz? Gdzie Ostatni Pojedynek? Czy nawet Shang-Chi albo Spider-Man? Przecież w ostatnich latach Akademia dopiero zaczęła doceniać filmy czerpiące inspiracje z komiksów o superbohaterach. Jeśli już szukali czegoś prostszego dla urozmaicenia tegorocznych nominacji, to mogli wybrać jeden z tych filmów. I nominacja do Oscara za najlepszy montaż? Jest to montaż oryginalny, pełen stopklatek, przeskoków, spowolnienia tempa, przyspieszenia tempa i moja interpretacja jest taka, że ten montaż odzwierciedla to, na czym w danym momencie koncentruje się postać Leonarda DiCaprio. I to pasuje do filmu komediowego, ale to jest dosyć prosty pomysł. Podkreślam jeszcze raz, lubię ten film, miejsce 32 na liście moich ulubionych filmów 2021 roku, ale wydaje mi się za mało ambitny, żeby zasługiwał na nominację. A w ogóle dlaczego rozmawiamy o katastrofie klimatycznej? Nie mieliśmy się oderwać od smutnej rzeczywistości? Następna pozycja. Jedne z najlepszych tenisistek wszechczasów, siostry Williams, produkują film będący laurką dla ich ojca i pierwszego trenera, Richarda Williamsa. Jak wyszło? Czyżby tak jak każda laurkowa biografia? Otóż i tak i nie. Film jest bardzo szablonowy. To dramat sportowy o tym, jak biedny, utalentowany i niepozorny sportowiec, w którego prawie nikt nie wierzy, rzuca wyzwanie przeciwnościom losu, aby osiągnąć sukces na światową skalę. A poza tym to słodkie kino familijne, czasami nawet przesłodzone. Venus Williams, who is your best friend? You, daddy. Serena Williams, who is your best friend? Venus, then you. That's unbelievable. That is unbelievable. Okay. Give your daddy a kiss. I muzyka tak łopatologicznie mówi nam, co powinniśmy czuć w danym momencie, że bałem się, że te nastrojowe skrzypce w końcu zaczną mi wypalać komórki mózgowe. A musiałem ich słuchać przez aż 2,5 godziny. Na plus jest jednak wszystko, co wyłamuje się z szablonu dramatu sportowego. Nie mamy tu motywu dziecka, którego marzenia nie współgrają z wolą rodziców. Nie mamy tutaj trenera wywierającego niepotrzebną presję. Zresztą, gdyby tak było, to nie byłaby już laurka. Nie ma też motywu wielkiego meczu, który trzeba wygrać, bo inaczej będzie źle, przynajmniej przez większość filmu. I nie ma motywu rywalizacji z łobuzem. Ale jakiś motyw musi być, prawda? No więc w tym filmie chodzi głównie o historię ojca, który stara się dać swoim dzieciom lepsze życie. Ale jak tu jednocześnie wychować parę najlepszych sportowców na świecie, trenujących pod okiem najlepszych trenerów, a jednocześnie nauczyć je pokory i czerpania przyjemności ze sportu, aby pewnego dnia nie popadły w załamanie nerwowe lub narcyzm? To skomplikowany temat, ale twórcy filmu poradzili sobie świetnie z jego przedstawieniem. Świetnie radzi sobie również Will Smith w roli ojca, tytułowego Richarda. To niesamowite, że tak charakterystyczny aktor, który zwykle gra ten sam typ postaci, tu nagle staje się kompletnie inną osobą. Od gestów, przez sposób mówienia, przez sposób chodzenia, aż po sam charakter. I pomimo jego upartości i lekkiej zarozumiałości da się go polubić. Głównie za to, jak szczerze troszczy się o rodzinę i widać, że nawet jego najgorsze decyzje wynikają z dobrej woli. Jednak cały czas dziwi mnie to, że zaplanowanie całego życia swojemu dziecku od urodzenia jest tutaj ukazywane jako coś dobrego. I wrote me a 78-page plan for their whole career before they was even born. Jak często się zdarza, że rodzic mówi swojej córce: hej, zaplanowałem już całe twoje życie za ciebie, będziesz realizować mój plan. A córka stwierdza: okej. I o dziwo to działa nie raz, ale dwa razy, na dwoje dzieci. Brakowało mi choć jednej konkretnej sceny wyjaśniającej perspektywę córek. Widzę, że podzielają wolę swojego ojca i jego entuzjazm, ale po prostu... Jak? Jak to się stało? I wrote me a 78-page plan for their whole career before they was even born. Kenneth Branagh najwyraźniej polubił modę na filmy opowiadające dzieciństwo reżysera niekoniecznie w formie typowej fabuły, w której bohater dąży do jakiegoś celu, ale po prostu żyje. Czasami oglądanie zwykłego życia może być ciekawe, zwłaszcza kiedy zderza się ono z niecodziennymi wydarzeniami.
Tak jak w tym filmie, którego akcja toczy się w Belfaście w 1969 roku. Co się wtedy wydarzyło? Cóż, głównie przemoc. Wtedy miał miejsce konflikt, w który ten film niekoniecznie się zagłębia, ale to dlatego, że cała historia jest opowiadana z perspektywy dziecka, które niewiele z tego rozumie, poza tym, że jego dzieciństwo nagle zostało zrujnowane. Chłopiec próbuje dalej żyć jak chłopiec, bawić się, nawiązywać znajomości, wymyślać nowe pomysły, dorastać, ale w tle niezależnie od niego narasta konflikt, który jest dla niego przeszkodą. Niezależnie od tego, czy dzieciak jest tego w pełni świadomy, czy nie. Kenneth Branagh cofa nas do innych czasów, kiedy mieszkańcy jednego z dużych europejskich miast czuli się zagrożeni w każdej chwili i musieli podejmować trudne decyzje o tym, co należy zrobić. To były inne czasy, kiedy film miał swoją premierę. Chyba nikt nie sądził, że to nagle stanie się filmem na aktualny temat. Co może mu nawet dać większe szanse w tegorocznych Oscarach. Najlepszymi postaciami w tym filmie są Judi Dench i Kieron Hines, którzy grają dziadków głównego bohatera i mają z nim wyjątkową więź, jaką mogą mieć tylko dziadkowie. Świadomi tego, że to już końcówka ich życia, starają się jednocześnie nacieszyć czasem spędzonym z wnukiem i przekazać mu tyle swojej życiowej mądrości i wrażliwości, ile tylko dadzą radę. Film jest czarno-biały, ale tym razem nie tylko dlatego, że niektórzy reżyserowie tak po prostu lubią, są też elementy kolorowe, które mogą stanowić pewne zagłębienie się w umysł tego dziecka i zdradzić, jaka będzie jego przyszłość. Osiem lat temu we Francji powstał film Rozumiemy się bez słów, który przyciągnął do kin 7 milionów Francuzów. Amerykanie stwierdzili, że powtórzą ten sukces u siebie i nakręcili tę oto własną wersję tej samej historii. Mamy tutaj kolejny nieskomplikowany film, przystępny dla masowej publiczności, ale za to poruszający oryginalny temat. CODA, czyli Child of Deaf Adult, to krótko mówiąc słyszące i mówiące dziecko głuchoniemych rodziców. Nasza główna bohaterka jest właśnie takim dzieckiem i dodatkowo ma też niesłyszącego brata. To bardzo niecodzienna sytuacja chyba dla większości z nas i zagłębienie się w nią jest całkiem ciekawe. Bardzo lubię tę niesłyszącą rodzinkę. Podoba mi się to, jakie mają bogate i złożone charaktery i wybrzmiewają one pomimo tego, że postacie nie mogą dosłownie wybrzmieć. To są po prostu prawdziwe postacie, które nie są zdominowane przez swoją niepełnosprawność. Potrafią być zabawni, energiczni, emocjonalni, wściekli, smutni i wspierający. Jest po prostu coś niesamowitego w tym, jak ludzie niesłyszący wyrażają emocje. A może po prostu ci aktorzy są bardzo dobrzy? Sam nie wiem. Ale podobnie jak King Richard, jest to film szablonowy typu przyjemne kino familijne. Opowiada o tym, jak nasza protagonistka, można powiedzieć, że tytułowa, próbuje pokonać swoje słabości i dostać się do chóru szkolnego i związać się z chłopakiem, który jej się podoba. I jest też postać nauczyciela, który bywa surowy, ale dostrzega talent naszej bohaterki i jednak ją wspiera. Muszę jednak przyznać, że są w tym filmie sceny, które potrafią zmiękczyć nawet najtwardsze serca. Jest w nich coś oryginalnego. Najbardziej zapadła mi w pamięć ta scena, w której córka śpiewa swojemu ojcu. Ach, co za scena. Trzeba też przyznać, że wykorzystanie motywu CODA w tym filmie było całkiem mądre i czyni ten film bardziej uniwersalnym, takim, z którym wiele osób może się utożsamiać, bo esencjonalnie jest to historia rodziny, która w dużym stopniu polega na swojej córce, kiedy ta chciałaby realizować własne marzenia. I pojawiają się dylematy. Czy pomoc swojej rodzinie to odpowiedzialność każdego człowieka, którą należy stawiać ponad wszystko w każdych okolicznościach? Czy stawianie członka swojej rodziny w takiej sytuacji i przed takim dylematem jest w ogóle moralne? To trudne pytania. I trochę szkoda, że odpowiedź okazuje się taka prosta i zgodna ze schematem filmu familijnego. Zwłaszcza, że przez to na koniec miałem wrażenie, że pewne wątki nie zostały domknięte i możemy się tylko domyślać, jak poradzą sobie niektóre osoby po rozwiązaniu głównego konfliktu. Mimo to, to bardzo dobrze zrealizowane i bardzo przyjemne kino. Choć zdecydowanie mniej ambitne niż taki Belfast i chyba powinienem go umieścić niżej w rankingu, ale po prostu tymczasowo żyjemy w takich czasach, że lepiej mi się oglądało przyjemną kodę niż realistyczny, gorzko-słodki obraz dorastania w niebezpiecznej strefie.
tradycją stało się już nominowanie filmu nieanglojęzycznego do Oscara za najlepszy film w ogóle. Z jednej strony to dobrze, że hollywoodzkie mózgi już nie sugerują, że najlepsze filmy zawsze muszą być w języku angielskim. Z drugiej strony to bardzo często spoiler kategorii najlepszy film międzynarodowy. Bo jak tu wyjaśnić, dlaczego jedyny film międzynarodowy wyróżniony jako jeden z 10 najlepszych filmów roku miałby nie być najlepszym filmem międzynarodowym w danym roku? Tym razem ten zaszczyt przypadł filmowi Drive My Car produkcji japońskiej. Film zdecydowanie nie dla każdego, bowiem to kolejna historia, która nie ma tradycyjnej konstrukcji, czyli nie ma bohatera, który próbuje osiągnąć pewien cel i pokonać kolejne przeszkody, a przynajmniej nie jest to ukazane w aż tak oczywisty sposób. Droga, cel i przeszkody są głównie w głowie naszego bohatera, do której wstęp ma tylko on. My możemy tylko podglądać przez okno, jakim jest jego twórczość, jego postawa, jego nawyki, jego mimika, a od czasu do czasu udaje mu się nawet uzewnętrznić w dialogach. Esencjonalnie jest to film, w którym główny bohater, twórca teatralny, próbuje pogodzić się ze stratą osoby, która była mu bliska, a zarazem mógł nie znać jej tak dobrze, jak mu się to wydawało. Film jest bardzo powolny, nigdzie się nie śpieszy. Pozwala widzowi na spokojnie doświadczać tego filmu przez 3 godziny, matko. To jest film, do którego trzeba usiąść, będąc naprawdę świadomym, co będzie się oglądać. Wyobrażam sobie też, że temat nie będzie dla każdego wystarczająco interesujący. Jeśli już jednak ktoś zdecyduje się pozwolić ponieść temu filmowi, to takiego widza czekają niezapomniane wrażenia, porównywalne do medytacji. Film pełen niewypowiedzianych uczuć, zadumy w czasie podróży samochodem i postaci skrywających tajemnice, które są stopniowo przed widzem odkrywane. A wszystko to kręci się wokół bardzo ciekawego motywu teatru. Nasz główny bohater chce bowiem wystawić sztukę Wujaszek Wania autorstwa Antona Czechowa, jednego z najważniejszych dramatopisarzy Rosji. Ja wiem, że to nie wina Czechowa i nie mam nic do kultury rosyjskiej, lubię ją, ale tak ciężko teraz nie mieć skojarzeń. Co jest ciekawe w tej sztuce, poza tym, że koresponduje ona z sytuacją głównego bohatera, to, że aktorzy mówią w różnych językach, a widownia rozumie tekst dzięki napisom na ekranie. Nie wiem, czy to teraz normalny zabieg w teatrach na całym świecie, ale bardzo chciałbym zobaczyć coś takiego w rzeczywistości. Szczególnie poruszył mnie monolog osoby, która umie rozmawiać tylko w koreańskim języku migowym. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobaczę coś podobnego. Guillermo del Toro to reżyser, który w 2006 roku zrobił Labirynt Fauna i w sumie nigdy nic lepszego. Ale jest dobry. Nie wiem, czy oscarowo dobry, ale dobry. Nie wiem, dlaczego dostał Oscara za bajeczkę o romansie małej syrenki i potwora z Czarnej Laguny, którym na drodze staje największy neonazista na świecie, zwłaszcza w roku, kiedy kandydowały też 3 billboardy, ale niech mu będzie. Ciężko pracuje i widać tego efekty, więc niech ma. A w tym roku do Oscara kandyduje z filmem Zaułek koszmarów. Jest to remake filmu z 1947 roku, którego nie widziałem przed wersją del Toro. I jest to bardzo przyziemny film jak na tego reżysera. Nie ma żadnych elementów fantastycznych, choć są elementy podobne do fantastycznych. Opowiada bowiem historię Bradleya Coopera, którego poznajemy w tak dziwnym momencie jego życia, że od początku ciężko w pełni zaufać naszemu protagoniście. A pewnych jego czynów, przynajmniej przez większość filmu, możemy się tylko domyślać. Nie mając nic przy sobie poza ubraniem, przyłącza się on do grupy cyrkowców, gdzie poznaje ciekawych ludzi i uczy się umiejętności, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Tym razem mamy do czynienia z fabułą w tradycyjnym stylu, z protagonistą dążącym do celu i pokonującym kolejne przeszkody. Tylko że nie znamy jego celu od samego początku i nie potrafimy przewidzieć, w jakim kierunku potoczy się historia i nawet jeśli kogoś nie wciągnie ona od początku, to zaufajcie mi, że z czasem robi się coraz ciekawsza i coraz bardziej mroczna i obnaża niewygodne prawdy o naturze człowieka. Więc nie należy zniechęcać się tym, że ten film trwa 2,5 godziny, chorety. Bo czas, miejsce i charakter akcji cały czas się zmieniają.
Cooper świetnie gra enigmatyczną postać, która z czasem dorasta i ewoluuje. I nie mogę uwierzyć, że Kate Blanchett nie dostała nominacji. Tak dobrze zagrała osobę, która sama skrywa mroczne sekrety, ale mimo wszystko ma ludzkie słabości. Na pewno jednak na Oscara zasługuje scenografia, ponieważ jest ona niesamowita. Nawet nie mówię, że zdjęcia czy montaż, które też są świetne, ale po prostu scenografia. Te wszystkie ruchome konstrukcje na terenie cyrku, a nawet gabinety w drugiej połowie filmu. Można by je było zrobić komputerowo, ale nie, oni naprawdę je zbudowali. Chciałbym też dodać, że przewidziałem zakończenie tego filmu w połowie i nie mówię tego po to, żeby się pochwalić, ale po to, żeby pochwalić scenarzystę. Nie czułem bowiem, żeby film był przez to zbyt przewidywalny, raczej czułem się nagrodzony za swoją czujność i uwagę. Nie każdy film musi nas zaskakiwać nieprzewidywanym zakończeniem, to często psuje końcowy efekt i cieszę się, że ten film uniknął tej pułapki. A poza tym też nie wszystko w zakończeniu przewidziałem i choćby reakcja jednej z postaci była dla mnie zaskoczeniem. Akcja toczy się w czasach II wojny światowej i w sumie nie ma to znaczenia dla fabuły, ale film bardzo lubi nam przypominać, że w trakcie życia głównego bohatera gdzieś tam na świecie toczy się wojna. Oczywiście, że tak. Te filmy nie mogą nam pozwolić w pełni oderwać się od rzeczywistości. I like to be in America. I trzeci remake na tej liście. Kurczę, faktycznie dużo ich teraz robimy. Ale skoro są tak dobre, że dostają nominacje do Oscarów, to chyba nie ma na co narzekać. West Side Story to historia Romea i Julii osadzona w latach 50., tylko zamiast wojujących ze sobą rodzin, mamy młodociane gangi uliczne. To były inne czasy, kiedy ludzie zmagali się z takimi problemami jak rasizm i masowa imigracja. Dobra, poddaję się, te filmy są aktualne i tak przygnębiające jak prawdziwe życie. Nie uciekniemy przed rzeczywistością i już. Ani przed filmami, które trwają 2,5 godziny. Ale czy Steven Spielberg oszalał, że chce robić remake tak kultowego klasyka, który swojego czasu dostał 10 Oscarów? Co niby może w nim poprawić? Cóż, dwie rzeczy. Po pierwsze, w jego filmie występują prawdziwi Latynosi, a nie inni ludzie pomalowani na brązowo, żeby wyglądać jak Latynosi. And I remember that there was one shot to this day where George Takaris does a close up and it looks like he was literally taken by the ankles and dipped in a bucket of mud. O dziwo, w oryginalnym filmie grała też prawdziwa latynoska Rita Moreno, która też została pomalowana na brązowo, żeby wyglądać bardziej jak latynoska. I don't understand this. I'm Puerto Rican. Why can't I be this color? Na szczęście czas był dla niej sprawiedliwy i teraz mogła ona ponownie wystąpić w tym musicalu, tym razem bez farby. Po drugie, co ciekawe, w swojej wersji Spielberg czyni sekwencje bez piosenek bardziej dramatycznymi niż teatralnymi. W oryginale całość była w konwencji teatralnego musicalu i nawet kiedy postacie ze sobą walczyły, to robiły to w formie tańca. I to mi się bardziej podobało. Styl filmu był dzięki temu bardziej spójny od początku do końca i zawsze było na czym zawiesić oko. To nie to samo, kiedy kultowy początek oryginału, w którym gang wyraża swoją dominację poprzez taniec, został zastąpiony zwykłym rozrabianiem na ulicy i łopatologicznym zamalowywaniem ogromnej flagi Puerto Rico. W zasadzie ilekroć słyszymy, jak postać wygłasza monolog o swojej przeszłości albo o swoich uczuciach, możemy być prawie pewni, że dodał go Spielberg. To takie dziwne, przecież to musical. Jesteście pewni, że nie wolelibyście zaśpiewać o tym, co was ukształtowało i co czujecie? Nie taka jest idea tego gatunku? No ale jeśli chodzi o sekwencje śpiewane, to te z kolei Spielberg podkręcił i to spektakularnie. To są wisienki na tym torcie. Wszystko jest takie barwne i dynamiczne i nawet lepsze niż w oryginale. Tutaj twórcy wykazali się prawdziwą kreatywnością. Szczególnie podoba mi się to, co zrobili z piosenką Get Cool, która jest świetna i w oryginale ma świetną choreografię, ale w sumie jest niepotrzebna. Tutaj jest ona wpleciona w jeszcze lepszą choreografię i to z pistoletem, o który spór toczą bohaterowie i od tego, kto go ostatecznie przejmie, zależą dalsze losy. Same piosenki to nadal te same kultowe, chwytliwe, pełne życia, emocji i energii piosenki. Nie popychają one historii do przodu, ale dostarczają informacji potrzebnych do zrozumienia motywów naszych bohaterów.
Cała obsada jest wspaniała i aż trudno uwierzyć, że jest to debiut aktorski Rachel Zegler. Weszła przez drzwi do tego biznesu z hukiem i ma wielki potencjał, by osiągać szczyty. Szkoda, że nie dostała nominacji za swoją rolę, ale hej, Złoty Glob to też dobra nagroda. Nie ma, nie ma wody na pustyni. Duna to idealna równowaga pomiędzy przystępnością dla szerokiej widowni, a wysoką jakością artystyczną. Jest to kolejny na tej liście film, który nie śpieszy się i pozwala widzowi wsiąknąć w ten świat i jego nastrój i folklor tego świata. Przez 2,5 godziny oczywiście. Tym razem jednak droga, jaką przechodzimy, prowadzi nas do widowiskowych scen akcji na końcu, więc widz nie powinien się nudzić. To science fiction, w którym są podróże międzyplanetarne i futurystyczna technologia, ale jednocześnie przypomina to bardziej średniowiecze, w którym hierarchia społeczna jest oparta na rodach, które diametralnie różnią się od siebie pod względem kultury i obyczajów. Są twierdze, są walki na ostrza, są spiski w stylu Gry o Tron, a sztuczna inteligencja i telefony komórkowe nigdy nie powstały. I łatwo uwierzyć, że taki świat mógłby istnieć, gdyby tylko zamiast pewnych technologii ludzkość rozwinęła inne. Występują tu też drobne elementy fantazy, ale w małych dawkach, na poziomie w miarę przyziemnej przypowieści z jakiejś mitologii. Historia opowiada o młodym księciu i jego dorastaniu pod presją oczekiwań otoczenia i tego, jak jego dorastanie zostaje zakłócone przez nadchodzący niebezpieczny konflikt. Czyli po raz kolejny... Nie, zaraz, mam inne spostrzeżenie. To tak jak w Belfast. Ten film opiera się przede wszystkim na wspaniałym warsztacie audiowizualnym. Film hipnotyzuje swoim tempem i zdjęciami i udźwiękowieniem. Oscar za muzykę dla Hansa Zimmera byłby jak najbardziej zrozumiały. Muzyka brzmi tu jak coś, co naprawdę powstawało na bieżąco w oparciu o sceny w filmie, a nie jak coś, co było nagrywane osobno w studiu na podstawie wskazówek. Nawet jeżeli tak właśnie było, nie wiem jak było naprawdę. Muzyka po prostu brzmi jak coś nieziemskiego, co mogłoby powstać w tym świecie i jednocześnie komponuje się z akcją i zdjęciami w taki sposób, że daje nam to idealny, rytmiczny koncert audiowizualny. Licorice Pizza to nazwa dawnej sieci sklepów z płytami winylowymi, która dziś wzbudza nostalgiczne wspomnienia u ludzi pamiętających lata 70. w Kalifornii. Więc zakończmy już proszę komentarze o tym, że tytuł tego filmu nie ma sensu. I jest to film typu dwójka niezwykłych ludzi żyje w niezwykłych czasach i po prostu przeżywa swoje przygody. Czasami są to losowe sytuacje, które pojawiają się znikąd i odchodzą donikąd. Czasami jedna historia się kończy, a druga zaczyna, mając bardzo luźne powiązanie z poprzednią, ale wszystkie są związane ze sobą pewnym przewijającym się motywem związanym z pewnością siebie, nieuznawaniem limitów swojej ambicji i szeroko pojętej dojrzałości. Ale wszystko to jest podane w lekko strawnej formie. Ten film to przede wszystkim nastrój. To wyjątkowo lekkie i przyjemne kino pełne dobrego humoru, dobrego nastroju, chwil, z którymi można się utożsamiać, a także zagłębienia się w minioną epokę i jej obyczajowość. Mowa tu oczywiście o latach 70., w których dorastał reżyser Paul Thomas Anderson. To były inne czasy, kiedy ludzie starali się żyć normalnie, pomimo trwającej gdzieś na świecie wojny i związanego z nią kryzysu paliwowego. Putin chujło. Chyba można też powiedzieć, że to najzabawniejszy film w tym rankingu? Nie jest komedią, jak Nie patrz w górę, ale o dziwo chyba na żadnym innym filmie na tej liście tak się nie śmiałem jak na tym. Podoba mi się też to, jak naturalni wydają się nasi główni bohaterowie. Po części jest to zasługa długich ujęć, które pozwalają im po prostu rozmawiać ze sobą w ciekawy sposób przez dłuższy czas. Ale jest tak również dlatego, że nigdy wcześniej nie widzieliśmy tej dwójki w żadnym filmie. I nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze zobaczymy. I podoba mi się to, że wyglądają jak prawdziwi ludzie, a nie jak wszyscy aktorzy w Hollywood. Z cerami bez niedoskonałości, z fryzurami na bóstwo i ciałami, których większość z nas nigdy nie będzie miała. Aczkolwiek znani aktorzy też tu występują. Jak Sean Penn, który gra całkiem zabawną parodię podstarzałych hollywoodzkich aktorów, takich jak... Cóż, Sean Penn, nie mylić z Chopin i z Chopem.
Bradley Cooper też powraca tu z zaułka koszmarów, by wcielić się w brawurową rolę niepoczytalnego celebryty, który robi tu też za elementy horroru. Jedyna niezręczna rzecz, jaka towarzyszy temu filmowi, to fakt, że 15-letni chłopiec podrywa kobietę, której bliżej do 30 niż do 20. I to są nasi główni bohaterowie. I choć przez większość filmu natura ich relacji pozostaje niejasna, to ostatecznie wszelkie wątpliwości zostają rozwiane. Czy to legalne, czy to moralne, czy to ma fabularny sens i czy można uznać, że nasi bohaterowie się starzeją w czasie filmu, to już materiał na dywagację trwającą jakieś 25 minut. Więc nagrałem ją jako osobny filmik, a moim ulubionym filmem na liście nominacji do Oscara za najlepszy film w 2022 roku jest... Psie Pazury. Numer 2 na mojej liście ulubionych filmów roku 2021 w ogóle. Numer 1 był nominowany do Oscara w zeszłym roku. To jeden z tych westernów, które dekonstruują cały gatunek. Tym razem kwestionowany jest motyw kowboja jako idealnego mężczyzny godnego naśladowania. W roli dekonstruowanego kowboja Benedict Cumberbatch. Ale ten film to nie tylko komentarz na temat westernów, ale przede wszystkim komentarz na temat toksyczności i wszystkich ludzi, którzy kreują się na tak zwanych samców alfa, choć w rzeczywistości tylko udają silnych, a tak naprawdę cierpią i tylko wyniszczają się od środka. I choć ten film to uczta wizualna z piękną, przyjemnie stresującą muzyką, to na pozór niewiele się dzieje. Ludzie po prostu robią swoje i rozmawiają o niczym ważnym. Ale to tylko pozory. To jest film, na którym warto myśleć za dużo. Bo tyle rzeczy można wychwycić czytając między wierszami, po prostu będąc uważnym. I tyle można wywnioskować z półsłówek i drobnych gestów, tyle można wyczytać z symboliki. I to mi się najbardziej w tym filmie podoba. Tę historię nie tylko ogląda się oczami i słucha się jej uszami, ale też czyta umysłem. Na ekranie widzę tylko parę ludzi, którzy patrzą się na góry, a ekscytuję się tym, ile się w tej scenie dzieje. Ten film po prostu świetnie wygląda, świetnie brzmi, jest świetnie zagrany, ma świetny scenariusz pozwalający myśleć mózgowi i poczuć emocje, ma dobre przesłanie, ma dobry klimat, a najlepszą postacią w tym filmie jest zdecydowanie Bronco Henry. I to wszystko. Polecam gorąco wszystkie tegoroczne nominacje. Warto je nadrobić. Może nawet w formie drobnego maratonu? Jeśli macie wolne... 23 godziny? No dobra, nie mam nic przeciwko długim filmom. Ale po prostu nie wydaje mi się, żeby każdy film zasługiwał na to, by trwać tak długo. Mam tylko nadzieję, że twórcy filmowi nie wyciągną złych wniosków i nie zaczną stawiać na długość filmu ponad jego jakością. Na koniec chciałbym nam wszystkim życzyć, aby w przyszłym roku rozdania Oscarów i nasze życia mogły być prowadzone w lepszych warunkach, ale to samo mówiłem w zeszłym roku. Tak więc, powodzenia nam wszystkim. Peace and love, pomagajmy jak możemy. I postarajmy się sami, aby kolejne 365 dni było lepsze niż poprzednie, bo najwyraźniej nikt nie postara się o to za nas. Nie o te 365 dni chodziło. O, ale to mi przypomina, że powinienem jeszcze zrobić złote ma... Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар.